W tej chwili otrzymaliśmy pomieszczenia po urzędzie rejonowym, w których żeśmy zagospodarowali te wszystkie pomieszczenia. Pierwsza grupa pracowników znalazła swoje miejsce pracy. Troszeczkę jest ciasno, bo to jest 6 pomieszczeń, no ale jak na pierwsze dni w zupełności nam wystarcza. Skąd wzięliście wyposażenie tych pomieszczeń? Wyposażenie udało nam się kupić po firmie, która jest w stanie likwidacji w Bogatyni. Otrzymaliśmy sygnał, że są meble do kupienia. Wykorzystaliśmy ten moment, kupiliśmy, jak na nasze warunki, uważam, całkiem znośne, bardzo dobre meble, które Państwu za chwilę pokażę. Czy udało Wam się wyremontować pomieszczenie? Jeszcze nie. To jest nasz problem. Na razie urzędujemy w pomieszczeniach w takim stanie, jakim one są. Następnie Biblioteka Miejska zwolniła pomieszczenie na pierwszym piętrze. Z chwilą, kiedy uda nam się te pomieszczenia pomalować, przeniesiemy się na pierwsze piętro. Dokonamy wtedy na parterze remontu i wtedy już się rozmieścimy na obu piętrach. I to na początek powinno nam starczyć w zupełności. Macie już fundusze na remont? Nie. To jest nasz problem. W budżecie na sprawy inwestycyjne mamy przyznane tylko i wyłącznie 5000 zł, co jest sumą taką, którą nie wiadomo, co z tym zrobić. Natomiast czynimy starania, tutaj jesteśmy w rozmowach, kontaktach z Urzędem Miasta, który deklaruje daleko idącą pomoc, jak również i sąsiednie gminy wchodzące w skład. I myślę, że wspólnie uda nam się ten problem rozwiązać. Rozmowy są w toku, tak powiem. Zobaczmy zatem te pomieszczenia, które są jeszcze inne. Proszę bardzo, może zaczniemy od pierwszego pokoju, w którym pracują pracownicy związani z Wydziałem Komunikacji i Drogownictwa. Wydział Komunikacji na razie na mocy porozumienia jest w Urzędzie Miasta, natomiast ta druga jego część, Wydział Drogownictwa, mieści się w starostwie i to jest ten pokój. Proszę bardzo. Zmieniliśmy pomieszczenia i teraz jesteśmy. To są pomieszczenia, w których znajdują się w tym pomieszczeniu konkretnie nasz taka zaczyn komórki społecznej, w którym pracują panie zajmujące się tak służbą zdrowia, jak i edukacją, jak również jest tutaj pracownik, który zajmuje się rozwojem gospodarczym naszego regionu. I to jest to pierwsze pomieszczenie. W drugim pomieszczeniu znajduje się komórka prawna i komórka kadr. Teraz znajdujemy się chyba w samym sercu starostwa. Tak, teraz znajdujemy się w Kancelarii Ogólnej Starostwa. Tutaj jak na razie wszystkie nici, wszystkie sprawy się zbiegają. Tutaj znajdujemy się konkretnie w pomieszczeniu sekretariatu. 3 pracowników tutaj pracuje, obsługują faks, komputer i tutaj przyjmują interesantów, petentów i potem są te osoby kierowane w zależności kompetencji do kogo to dotyczy. Na lewo jest gabinet starosty, na prawo gabinet wicestarosty. Przeszliśmy na 3 piętro, gdzie dalsza część urzędu. Tak, na 3 piętrze mieszczą się 3 komórki. W tym pokoju pracują panie, które zajmują się mieniem powiatu, jak również sprawami administracyjno-gospodarczymi, czyli tym wszystkim, czym żyje starostwo od strony technicznej na terenie budynku.
znajdujemy się już w ostatniej komórce, która jest już uruchomiona. To są ostatnie dwa pomieszczenia, w których pracuje księgowość. Tutaj pracują panie z księgowości, obok w pokoju skarbnik powiatu, główny księgowy. Z tego, co widzieliśmy w dosyć sporym budynku, zajmujecie zaledwie kilka pomieszczeń. Kiedy można się spodziewać, że więcej pomieszczeń zostanie wam przekazanych, będziecie mogli urzędować w większym luzie? Więc planujemy, że w ciągu miesiąca powinniśmy dokonać malowania pierwszego piętra i wtedy będzie już nieco więcej miejsc do pracy. Natomiast jeśli chodzi o drugie piętro, które zajmuje prokuratura, no to jest temat jakby troszkę poza nami. Z tego co wiemy, wstępne uzgodnienia mówią, że w połowie roku prokuratura opuści. Wtedy budynek byłby już docelowo nam przekazany i dokonamy wtedy już gruntownego remontu, oczywiście jeśli środki na to pozwolą. I wtedy już to będzie siedziba docelowa i myślę, że w zupełności wystarczająca na nasze potrzeby. W tej chwili po tych schodach pana pracownicy muszą chyba często biegać. Czy w przyszłości planujecie jakieś inne rozwiązanie? Tak, jeśli chodzi o pomieszczenia na górze, no one nie mogą tam być. To rzeczywiście jest nie do przyjęcia, zwłaszcza jeśli chodzi o komórkę finansową. Te wydziały zostaną przekazane na drugie piętro bądź pierwsze, ale to dopiero z chwilą, kiedy dostaniemy tam remont przeprowadzony i kiedy takie możliwości już organizacyjne powstaną. Traktujemy to jako tymczasowe rozłożenie pokoi. No trudno, muszą pracownicy biegać po tych schodach, nie ma innego wyjścia. A co się dzieje w pomieszczeniach na trzecim piętrze, na których urzędował starosta na samym początku? W tamte pomieszczenia, jedno pomieszczenie zostało przekazane Radzie Powiatowej i tam się znajduje pomieszczenie dla przewodniczącego Rady i jego zastępców. W drugim pomieszczeniu na razie gromadzimy papiery, dokumentacje, które przejmujemy z Urzędu Rejonowego i Urzędu Wojewódzkiego byłego w Jeleniej Górze. Następnie z chwilą, kiedy mówię, ten remont zostanie przeprowadzony, będą to pomieszczenia przeznaczone dla pracy Rady Powiatu i obsługi Rady Powiatu. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.